put into this, and always knew it would come to this. Things have never been so swell. I have never found a well. Lewica i prawica to dwa bardzo istotne określenia w świecie polityki. W takim podręcznikowym czy pierwotnym rozumieniu ludzie lewicy mają liberalne poglądy na sprawy społeczne i socjalistyczne poglądy na sprawy gospodarcze. Ludzie prawicy przeciwnie, mają konserwatywne podejście do spraw społecznych i liberalne podejście do spraw gospodarczych. Przy czym warto sobie uzmysłowić, że rzeczywisty podział polityczny w Polsce ma inny charakter. Polskę, czy Polaków, oczywiście bardzo generalizując, można by podzielić na dwie grupy. Pierwsza grupa jest taka nowoczesna, nazwijmy to postępowa, prounijna, proeuropejska. Takie osoby mieszkają przede wszystkim w północno-zachodniej części Polski, a najczęściej będą głosować na Platformę Obywatelską. Druga grupa jest bardziej tradycyjna, katolicka, patriotyczna. Te osoby mieszkają głównie w południowo-wschodniej części Polski i głosują na PiS. Co ciekawe, niemal wszystkich Polaków charakteryzuje tak zwana mentalność socjalistyczna. Owoc komunizmu, który ostatecznie został zażegnany w 1989 roku. Zabawne jest to, że policja mnie teraz ogląda. Policja się zatrzymała przed oknem i patrzy, co się dzieje.